Może w takim razie teraz zobaczymy kawałek filmu, prawda? Ponieważ poznaliśmy już wybitne spektakle z udziałem Krzysztofa Kowalewskiego, ale niewątpliwie największą sławę zapewniły mu filmy w reżyserii Stanisława Barei i pierwszy z nich w kolejności to Brunet wieczorową porą. Można i uderzyć i skaleczyć. Sam złodziej, co w każdym złodzieja widzi, ale przyjdzie na niego nieszczęście niespodziewane. A ty dobry człowiek, ty masz żonę i dzieci. Twoje szczęśliwe numery, ja tobie powiem, to są 6, 7, 8. Dwie dwójki, dwie trójki i dwie czwórki. Ty załatw zaraz, bo będzie za późno. Pospiesz się, postaw na kredyt, głową postaw, tak. Co u ciebie tak ciemno jak w piekle? A, to przez prerię Arizony. Poszczęści ci się w życiu twoim i tych, co kochasz, i w zdrowie przy tobie długie lata, ale na mnie już pora. Godzina pewnie i późna się zrobiła. A, właśnie nie wiem, która zegarka od 2 dni nie mogę znaleźć. A czekaj no. Jutro rano poro pierwszy człowiek zgubę ci twoją przyniesie. Bo! Co? Co się stało? Jutro, kiedy słońce się schowa, Brunet wieczorową porą do ciebie zapuka. Ty go zabijesz. Ja? Nie chcesz, a zabijesz. Ukryj go. Co? Nikomu nie mów. Nie dowie się nikt. Zakup. Jak? Nie dowie się nikt. Państwo się śmialiście.